Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Są pewnego rodzaju uszczerbki. Ale w awangardzie. W sedanie. Szyba do wymiany, dwie zaprawki. Hop, jedziesz jak lord. No nie jest brzydki, nie mówcie, nie mówcie. Kto pytał? Też pęknięta szyba, o co chodzi? Co tu się... Z procy kuźwa szczelali. Chłopcy zimą i wieczorem, znaczy, czy coś. Ostatnia prosta, bo lecimy już na chatę, bo jest późno. Wszystko rozumiem, ale nie rozumiem doświetlenia. Łupinek jest. Łupinek przeróżnych. Zobaczcie po dachach. Kilkaset tanich aut na odcinku, nie wiem, 120 metrów, 150 i w lewo drugie tyle. To nawet może być 1000 taniości, ale przyjęło się na przednią czołową. Przyjęło się nieźle. Jakaś sekcja z redukcjami przednimi szybami. Następna przywalona. Dawno nie miałem przyjemności. No właśnie. Piątusia. Nasi tu byli raczej. Jak na tanie auta, to ten wyjątkowo lejancki. Dobra, przyciśnijmy troszkę, bo kawa stoi, nikogo się nie boi. Ostatnio kawa leżała, bo był taki wiatr, że kawę przewróciło. Ale do roboty oczywiście, Verso. Tu wyrwaliśmy kilka fajnych sztuk. Siedmioosobówka jest potrzebna dla widza. To jest diesel. Niestety. To jest diesel. Ktoś tam szuka benzyn 1.8. A widzę, zwlekał. Zwlekał cały tydzień. Auto miało 170 przebiegów 1.8 w kompresorze. I zwlekał cały tydzień. I niestety, jak się okazało, to auto się sprzedało z tym przebiegiem za... Nie pamiętam, ile to kosztowało. To była C-klasa w 2007 roku. Sprzedała się i kropka. Trzecia część po taniości. Trzecia. 30 dzisiaj. Dzisiaj tylko dwie osoby zrobiły sobie ze mną zdjęcie. Przykro mi, że tak mało. Ale z drugiej strony już z pół roku nikt sobie fotki ze mną nie robił. Tam dla Olka, o kurde, myślałem, że to całe. Dla Olka sedana szukam. Jak sobie pół roku ze mną fotki nie robił, to jest troszkę takie nieeleganckie, żeby sobie ze mną fotki nie zrobić. Chłopcy, to siódemką nie będzie raczej, chociaż nigdy nie wie automat. Wymogiem jest oczywiście skrzynia manualna. Troszkę busów, sprajtów. Zobaczmy, co z tej strony.
Całkiem. Dziewiętnasty rok. Dziewiętnasty rok. 135, przebiegu 171. Opisane. Tu gdzieś widziałem, czy to nie u niego, kurczę. Czy pomyliłem, cholera? Na tym placu chyba widziałem to auto. O, to tego widziałem, tak, tego. Tego widziałem, dobrze widziałem, wyjechał z samego końca. Tego widziałem, tak jest. Formation. Nie wiem, czemu wyjechał. Być może inne auto jakieś. Jezu, ja się siądę fajnie. 188 przebiegu. Manualna, widzisz. Siadaj wygodnie, tak nogi bolą. Nie, mnie tam nie potrzeba, nie? Ja, mamo! Akcji grunne farby? Ale to okej, ja? A Tiguan was kostet? Kto się bawa? Aha, komplet, ja widzę. Okej, mamo, danke. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.